W dzisiejszym programie wracamy do tematu świętochłowickiej bomby ekologicznej, czyli stawu Kalina. Oczyszczanie tego zbiornika zostało przerwane już kilka tygodni temu i wciąż nie wiemy, jaka będzie przyszłość tej inwestycji. Do naszego studia zaprosiliśmy dziś docent Politechniki Śląskiej Łucję Fukas-Płonkę z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, która jest także ekspertem Polskiej Izby Ekologii z zakresu ochrony wód i gospodarki odpadami. Witam serdecznie, pani docent. Problem stawu Kalina pani nie jest obcy. Jako naukowiec była pani zainteresowana założeniami tego przedsięwzięcia, a także jego przebiegiem. Jak pani uważa, czy w pani ocenie oczyszczenie tego stawu, a także rewitalizacja terenu do niego przyległego były możliwe zgodnie z założeniami projektowymi? Czy samo podejście do tej trudnej inwestycji było właściwe? Mnie trudno oceniać samo podejście do tej inwestycji i trudno oceniać mi projekt. Ja projekt znam tylko częściowo. Natomiast znam sprawy stawu Kalina i terenu wokół stawu Kalina. Jest to staw, wokół którego mamy hałdę po dawnych zakładach Hajduki, na których zdeponowane są wszystko, co może być najgorsze, wszystkie najtrudniejsze odpady, które powstawały w procesie produkcji w Hajdukach, a tam przerabiano te najtrudniejsze odpady, które powstawały na koksowniach. I zdeponowane tam odpady to są silnie toksyczne odpady. To są fenole i fenolopochodne, to są pirydyny i pochodne pirydyny, także substancje silnie toksyczne i szkodliwe dla środowiska. Czy one są też szkodliwe dla ludzi? W jaki sposób one te substancje wpływają na człowieka, na przyrodę? Oczywiście one to są substancje toksyczne, one wpływają na ludzi, wpływają na układ nerwowy ludzi, ale ja się nie zajmuję medycyną i sprawami toksykologią. Ja się zajmuję zagadnieniami oczyszczania ścieków, więc w tym temacie mogę się po prostu wypowiadać. Natomiast jeżeli chodzi o toksykologię, no to moje wiadomości to są takie, jak większości osób, może trochę głębsze, ale nie jestem toksykologiem, więc w tym temacie nie będę zabierała głosu, ale na pewno są to silnie toksyczne substancje, które negatywnie oddziaływują na ludzi, szczególnie na układ nerwowy. Są to substancje zaliczane do substancji rakotwórczych. Jeżeli chodzi o staw Kalina, to w stawie Kalina mamy wody. To są wody deszczowe, które wypłukują ze tej hałdy, która jest obok, te wszystkie zanieczyszczenia. Likwidacja stawu Kalina, rewitalizacja tego stawu jest bardzo trudnym tematem i powinna opierać się na gruntownych, pełnych badaniach. Po pierwsze na pełnej analizie wody stawu Kalina, żebyśmy wiedzieli, jakie tam są zanieczyszczenia, jakie są stężenia tych zanieczyszczeń. Określenie, że tam jest fenol i że wskaźnik fenolowy jest powyżej 10, bo tak to zostało określone i możemy to wyczytać sobie w internecie, jest błędne, dlatego że z moich doświadczeń i z tego, co sami robiliśmy badania, to stężenie fenoli w stawie Kalina jest od 200 do ponad 1000, prawda? Więc ponad 10 a 1000 to jest dosyć duża jest różnica. Tak. I tutaj powinna być oprócz tego, oprócz fenoli, tam jest cała masa innych związków fenolopochodnych, pirydyna, pochodne pirydyny, które powinny były być oznaczone, ile tego jest, jakie związki i później powinna być opracowana technologia oczyszczania tychże ścieków. Wiadomo, że te ścieki nie oczyszczą się przez napowietrzanie metodą samooczyszczenia. No właśnie, dlaczego nie? No bo to są toksyny. Przez napowietrzanie my możemy, jeżeli byśmy tylko tak napowietrzali, to po pierwsze, wydmuchujemy wszystkie zanieczyszczenia lotne, które są w tym stawie, do powietrza. Więc jeżeli w tym stawie mamy jeszcze fenole lotne, to je po prostu wydmuchujemy do powietrza. I później tym powietrzem oddychamy. Tak. Bo te zanieczyszczenia oczywiście, się nie zniweluje, tak? To się nie zniweluje. To jest po prostu wydmuchywanie zanieczyszczeń do powietrza. Na powietrza się stawy również, na przykład stawy rybne, czy na powietrza się jeziora, jeżeli my oczyszczamy, po to,
ażeby mikroorganizmy w warunkach tlenowych rozkładali substancję łatwo rozkładalną w stawach i żeby te procesy biochemicznego oczyszczania wód zachodziły, potrzebny jest tlen. W związku z czym napowietrza się te stawy, ale to muszą być zanieczyszczenia, które ulegają rozkładowi w warunkach tlenowych przez mikroorganizmy, przez tlenowce. Natomiast jeżeli my mamy substancje toksyczne i nie wiemy, czy te zanieczyszczenia będą się rozkładały w warunkach tlenowych, czy w warunkach tlenowych niestety się nie będą rozkładały, stężenie tych substancji jest bardzo, bardzo wysokie, czy po prostu musimy pójść na warunki beztlenowe, albo w ogóle nie będą mikroorganizmy tych zanieczyszczeń nie rozkładają, czyli musimy pójść na procesy chemiczne utleniania tych zanieczyszczeń, czy na koagulację, żeby strącić te zanieczyszczenia w formie osadów i później te osady odwodnić i spalić, no to ja nie mogę podjąć żadnej decyzji, prawda? Ja na dzień dzisiejszy nie powiem, że trzeba zrobić tak, tak i tak. Tak należy poukładać proces oczyszczania tych wód z kaliny, bo tego nie wiem. Muszą być zrobione badania. Czyli to jest ten główny problem jakby tej inwestycji. Tego zabrakło, tak? Tego zabrakło. Tego nie, ja przynajmniej jak przeglądałam materiały, do których miałam wzgląd, tam nie ma badań. Jest zrobiony projekt budowlany i tyle. Natomiast nikt nie robił żadnych badań. Wprawdzie projekt budowlany, na podstawie którego dostaje się pozwolenie na budowę, nie wymaga żadnych badań, ani obliczeń hydraulicznych, ani badań technologicznych, ani analizy fizyko-chemicznej ścieków, które jest, bo to jest prawo budowlane, prawda? Ale jeżeli ja chcę budować coś, czy jakieś oczyszczanie, czy chcę budować, żeby oczyścić jakiś teren, to muszę mieć podstawy. Nie mogę po prostu potraktować tylko terenu jako placu budowy. A to tak zostało zrobione. Zaprojektowano rewitalizację tego stawu, pozostawiając obok tą hałdę, nie izolując ją w pełni od tego stawu. No właśnie, czy te stalowe larseny, które są w tym projekcie, one rzeczywiście zabezpieczą trwale przedostawanie się odcieków z hałdy do stawu, te larseny wbite na kilkanaście metrów w ziemię, w głąb ziemi? Nie jestem tego pewna. Powiem, że mam duże wątpliwości. Dlatego, że po pierwsze, no jest tylko ta ścianka jest na pewnej długości, dalej nie. Poza tym, no nie wiem, po ilu latach te larseny przy tych ściekach, które idą od hałdy, skorodują i będą pęknięcia i ta woda znów zostanie przejdzie do stawu lub dalej. A poza tym nie wiem, czy ta ścianka, która tam jest zaprojektowana, czy rzeczywiście na całej długości wchodzi w warstwę nieprzepuszczalną. Poza tym brakowało mi tam obliczeń hydraulicznych, brakowało mi tam określenia, ile tych wód deszczowych z tej hałdy przy różnych natężeniach deszczu spływa, prawda? Bo jest powiedziane, że te wody mają być ujmowane i mają być przerzucane na oczyszczalnię ścieków Klimzowiec. Jak będą deszcze nawalne, czy oczyszczalnia Klimzowiec to przyjmie? Czy ta przepompownia, która tam jest, przepompuje to wszystko, czy to zostaje w tej hałdzie, prawda? Jeżeli zostaje, to gdzie te wody popłyną? Zupełny brak obliczeń hydraulicznych do różnych natężeń deszczu, do różnych warunków, ażeby można było powiedzieć, czy to spełni swoje zadanie, czy nie. A woda niestety zawsze sobie znajdzie gdzieś miejsce. Jak ja mówię swoim studentom, że to nie my robimy sobie świat poddany i ziemię, ale my się musimy dostosować do praw przyrody i do ziemi. I tutaj tak samo my musimy to poznać i dostosować się do warunków, które są. Najlepiej byłoby, gdybyśmy mogli wziąć i tą hałdę zlikwidować, prawda? Te wszystkie odpady, które tam są zdeponowane, wziąć i spalić, bo to jest jedyna metoda utylizacji tego typu odpadów. Ale no niestety to są tak duże koszty, że nie wiem, same miasto Świętochłowice tego z pewnością by nie udźwigło. Nie ma szans. No te odpady były deponowane przez ile lat? Przed wojną? Ponad 100 lat?
prawie, że czy koło 100 lat i co teraz społeczeństwo, które żyje w tej chwili, ma po prostu ponosić koszty tego, co było robione przez całe lata, co było robione w czasie Układu Warszawskiego, jak hajduki produkowały chemię na rzecz wojska Układu Warszawskiego. A to tu pozostawało i nikt się nie przejmował tym, co tam jest deponowane, tak, co tam zostaje. Zostaliśmy sami z tym problemem tak naprawdę na dzień dzisiejszy, tak. Bo wychodzi z tego, że samo jakby oczyszczenie stawu nie jest chyba problemem w chwili obecnej. Jest wykonalne. Jest wykonalne. Jakie technologie musiały być może wtedy wykorzystane przy tym właśnie procesie? No, jest kilka technologii, które należałoby sprawdzić. Po pierwsze, jedna z technologii to jest sprawa, no moim zdaniem, najpierw wstępnego oczyszczania tego stawu, tej wody, zanim pójdzie ona na doczyszczanie, na biologię. I te wstępne metody oczyszczania to są metody chemiczne, więc albo utleniamy, ale za pomocą silnych utleniaczy chemicznych, a nie napowietrzaniem, substancje chemiczne, które są w tymże stawie. Albo po prostu metodą koagulacji, że prowadzimy, wytrącamy większość tych zanieczyszczeń w formie w postaci osadu i po podczyszczeniu później doczyszczamy biologicznie. No, metody oczyszczania ścieków fenolowych możemy prowadzić metodami beztlenowymi, czyli również mikroorganizmy beztlenowe, które rozkładają fenole, prawda? Ale to wszystko trzeba zbadać, bo my mamy fenole. Fenole to jest cała grupa zanieczyszczeń. To nie jest jeden związek, prawda? A oprócz tych fenoli i fenolopochodnych, tam mamy całą masę innych związków organicznych. I do każdego trzeba podejść jakby indywidualnie, tak? Można to Może tak powiedzieć? Nie indywidualnie, ale to jest w tej mieszaninie po prostu staje się coś, co nie wiadomo, jak to zareaguje, prawda? Jaki będzie efekt? W związku z czym to trzeba przebadać, bo my nie wiemy, co tam mamy, ile mamy, tak samo jak nie wiemy, co jest deponowane na tych hałdach, a to, co jest deponowane na tej hałdzie obok, to jest wymywane i to przechodzi do tego stawu. Tak, w formie rozcieńczonej bardziej, tak? Jest to w wodzie, a same te osady, jak nimi się powinno tutaj zająć? Te osady powinny być odwodnione i spalone, nie ma innej możliwości. W tych osadach mamy bardzo duże stężenie fenoli, tam występuje pirydena, stąd one po prostu tak są silnie cuchnące i niebezpieczne. I po prostu sama rewitalizacja tego stawu, nie da się jej przeprowadzić w sposób taki, żeby to nie było uciążliwe dla środowiska. Będzie, bo wydobycie tych osadów, powinno się je jak najszybciej odwodnić, a nie magazynować tam obok i jak najszybciej wywieźć do spalarni. I te wszystkie czynności będą wiązały się z emisją zanieczyszczeń do środowiska. I tutaj też należy to przeanalizować, w jaki sposób to zrobić, ażeby te negatywne oddziaływanie na środowisko i na ludzi, którzy tam mieszkają, było zminimalizować, prawda? Bo my to musimy zrobić, czyli nie powiemy, że nie da się tego zrobić i w ogóle nie będzie cuchło, nie będziemy odczuwać tego zapachu fenoli, pirydyny i tego wszystkiego, bo będziemy. Tylko trzeba to zrobić szybko i postarać się zniwelować te negatywne oddziaływania. No to można pewno w jakiś sposób zrobić, bo jeżeli się będzie wiedziało, jaką technologią chciałoby się to oczyścić, to wtedy do tej technologii można dobrać różne metody, bo dzisiaj mamy mnóstwo różnych już metod, mamy dostęp do różnej aparatury, do różnych środków chemicznych. No, to już nie jest problem, prawda? Także jeżeli wiemy, z jakim medium mamy do czynienia, co jest, to możemy dobrać technologię, możemy dobrać urządzenia, ażeby to zrobić dobrze, szybko i zminimalizować to negatywne oddziaływanie na ludzi. A jak w Pani ocenie powinno się zabezpieczyć ten staw przed wtórną degradacją, bo już właśnie te odcieki z hałdy więcej się do tego stawu nie przedostawały? Bo to, że oczyścimy wodę, tak, jest to wykonalne, no, jest to możliwe. Tak, trzeba tą hałdę naprawdę, no powiedziałam, najlepiej byłoby, gdybyśmy tą hałdę zlikwidowali. W chwili obecnej prawdopodobnie będzie to nierealne, tak? W chwili obecnej jest to nierealne, w związku z czym trzeba naprawdę mocno uszczelnić tą hałdę,
a żeby te wody nie przechodziły, bo to nie jest tylko sprawa, że to ma przechodzić do tego stawu. My zabezpieczymy staw i nie będziemy widzieć tych zatrutych wód, które spływają do stawu, prawda? Ale są jeszcze wody gruntowe, tak? Ale one pójdą w wody gruntowe i one zaczną nam migrować w różnych kierunkach, których my nie znamy. Dopiero gdzieś tam może później w jakichś piezometrach się pojawi nagle fenol czy coś, bo my nie wiemy, w którym kierunku te wody popłyną. Bo czy ten drenaż, który tam jest i oczyszczania przyjmie wszystko, czy nie przyjmie. Jeżeli nie przyjmie, wody zgromadzą się w hałdzie, będzie ciśnienie hydrostatyczne i ta woda gdzieś sobie znajdzie miejsce, prawda? Ona znajdzie słabsze miejsce i popłynie. I dopiero po latach zobaczymy, gdzie nam ta woda zatruła po prostu środowisko. Poza tym jest następna sprawa w tym stawie. To nie jest tylko sprawa, że my mamy wody w stawie Kalina jak Coca-Cola, prawda? Bo wygląda brązowe jak Coca-Cola, cuchnie fenolem. Jak się przejdzie, no przynajmniej jak ja przeszłam kilka razy nad stawem Kalina, to czułam słodki taki smak w ustach. Który świadczy o obecności tych substancji toksycznych w powietrzu wokół stawu Kalina, że to jest i każdy, kto tam pójdzie i pospaceruje, to po prostu no, to odczuwa, chyba że już jest tak przyzwyczajony, że nie reaguje na to, na ten zapach, bo się przyzwyczaił do tego zapachu. Ale te zanieczyszczone wody są w gruntach i wodach gruntowych pod stawem. Przecież ten staw nie jest szczelny. Tam nie ma podłoża uszczelnionego. My wyjmiemy osady z tego stawu, skoagulujemy, oczyścimy wodę, wyjmiemy osady. A co z tym gruntem? Co z tymi wodami gruntowymi pod tym stawem? One znów mogą zanieczyścić ten staw, tak? I cała praca jakby na marne. Tak, jeżeli nawet później damy czystą wodę, sprowadzimy do tego stawu, bo musimy tutaj te wody deszczowe czyste, to one będą wypłukiwać te zanieczyszczenia z podłoża. Więc trzeba też dno zabezpieczyć, tak? Oczywiście trzeba zabezpieczyć. No, ale teraz tak, czy my mamy zabezpieczyć to dno, pozostawiając te toksyny pod tym zabezpieczeniem? Czy je usunąć? Czy je usunąć? Czy po prostu zabezpieczamy dno i ważne, że mamy czystą wodę u góry. A co jest pod spodem, to nas nie interesuje. Pytania można mnożyć tak naprawdę, tak? Tak. I tych niewiadomych jest... Jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo. To jest naprawdę bardzo, bardzo trudny temat. Jest to duży problem i jest to problem bardzo trudny do rozwiązania. To nie jest, że to tak od... I to już mamy, że to się zrobi. Te odpady nagromadzały się przez szereg lat. Bardzo trudne odpady, bo wszystkie odpady zakładów chemicznych są trudne do utylizacji. I my w tej chwili po prostu mamy mnóstwo pytań, mnóstwo niewiadomych. Temat jest bardzo trudny i naprawdę trzeba poważnie do tego podejść, bo to się nie da rozwiązać od tak z przypadku i to będzie dobrze. My oczywiście na naszej antenie do tematu stawu Kalina z pewnością będziemy wracać jeszcze nie raz. Będziemy się przyglądać rozwojowi tej inwestycji. Bardzo serdecznie dziękuję pani docent za wizytę w naszym studiu. Państwu przypomnę, że gościliśmy docent Politechniki Śląskiej Łódzkiej Fukas Płonkę z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, eksperta Polskiej Izby Ekologii z zakresu ochrony wód i gospodarki odpadami. Dziękuję bardzo za wizytę, za tą rozmowę, za możliwość przekazania kilku informacji naszym widzom. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Thank you.